Witam wszystkich Państwa na dzisiejszym webinarze poświęconym M-Design 3D Structure. Nazywam się Tomasz Mituś, jestem z firmy Kito Engineering Consulting, jesteśmy partnerem Stusoft w Polsce. Może pokrótce powiem, czym zajmuje się firma Stusoft. Firma Stusoft jest dystrybutorem oprogramowania do projektowania konstrukcji. W skład pakietu wchodzi M-Design, którym się dzisiaj zajmiemy. Pakiet WinStatic do obliczeń konstrukcji. Pakiet BIM Energy do charakterystyki energetycznej budynków. Program Impact Precast, który służy do zarządzania produkcją elementów żelbetowych prefabrykowanych. Jest to pakiet dla projektantów, jak i dla fabryk. Możemy planować elementy do produkcji, zarządzać całą fabryką, procesem transportu, magazynu, także dosyć obszerne narzędzie. Program Impact Reinforcement służący do tworzenia zbrojenia oraz program FreeStress. To jest to program do obliczeń konstrukcji sprężonych. Tak jak wspomniałem, dziś zajmiemy się programem M-Design, dokładnie wymiarowaniem elementów żelbetowych. Po otworzeniu programu M-Design mamy typowe okno. Zaczniemy sobie modelowanie. Postaram się dosyć szybko zamodelować tę konstrukcję, tak żebyśmy mogli się skupić na samym wymiarowanym. Wybieramy podporę, zedytujemy ją sobie na przegubową, następnie skopiujemy jakiś wektor, załóżmy 4 metry po x-ie, teraz sobie to skopiujemy. Elementy po Y-ku. Dobrze. Dodamy sobie teraz suchy. Myślimy sobie piętra. Zrobimy to dzisiaj troszkę inaczej, manualnie. Oddamy sobie słupy. Załóżmy, że to słupy okrągłe, żelbetowe, o średnicy 200 mm, betonu C30-37. Dodamy sobie strop. I teraz sobie to skopiujemy w górę. A już 5 minut sobie ustrój. Możemy jeszcze sobie dodać jakąś ścianę uszczelniającą.
w drugim kierunku zrobimy to samo. To możemy usunąć w takim razie. Tak, również te słupy nie będą potrzebne. Tak, tutaj z podporą na przegód. Dodamy podporę liniową pod nasze ściany. Na pewności sobie prześladkujemy nasz fotomodel. Jak widzimy, że nie ma jakichś problemów. Może jeszcze można podać jakieś podpory. Łatwy, szybki sposób. Możemy sobie bardzo prosto przejść na poszczególne 2D. Następnie zmodyfikować region. Damy sobie odległości 40 cm zaczniemy. Damy sobie otwór wielkości 2,5 metra na 2,20. Aktywujemy sobie ten element w górę. I powrócimy do widoku 3D. Stworzymy sobie jeszcze belkę, która nam będzie podtrzymywała ten strop. Niech to będzie belka betonowa o przekroju 200x400. Wtykamy sobie linię, która nas interesuje. Możemy wyświetlić grubości. Czy tak wygląda już nasza konstrukcja? Musimy dodać teraz obciążenie. Dodałem sobie obciążenia ciężarem własnym oraz zmienne. Do ciężaru własnego. Idziemy sobie tutaj widok. Uproszczony, tak żeby nam było łatwiej dawać obciążenia. Dodamy sobie, żebyśmy mieli ciekawe wyniki. 5 kilo, 2 kN, 3 kN wykończenia. Klikamy sobie tutaj istniejące płaszczyzny. Do obciążenia zmiennego damy sobie 5 kN. Przesiadkujemy sobie znów model. Widzimy, że siatka jest wygenerowana. Widzimy do obciążeń. Można dzisiaj również stworzyć grupy. Wpisujemy grupę pierwszą do obciążenia stałe. Przeciągamy grupę drugą. Niech to będą obciążenia zmienne. Możemy wybrać, że będzie to kategoria E.
i przeciągam nasz przypadek. Okej. Okay. Teraz wygenerujemy sobie kombinację automatycznie na podstawie naszych grup. Jak widzimy, mamy już 4 kombinacje. OK. Przechodzimy do zakładki analiza. Przeliczymy sobie. Wrzucimy sobie reakcję. Na słup mamy 306 kilometrów. No, nie jest to za dużo. Muszę sobie zwiększymy w takim razie to obciążenie. Pokażę, jak bardzo prosto to zrobić. Zaznaczamy ten pytajniczek. I dodamy sobie zmiennego 20 km. Dzisiaj troszkę tak szybciej przelecieliśmy przez stworzenie modelu. Było już pokazywane kilkukrotnie wcześniej, także mam nadzieję, że nie było to za szybko dla z Państwa. Mam już reakcję około 700 Newtonów. Czyli już coś tutaj będzie do policzenia. Dobrze. Teraz przejdziemy do zakładki LC Design. I pozwolimy wstępnie zaprojektować elementy. Dobrze, jesteśmy w zakładce Branding Postment. Tu mamy metody, które możemy liczyć. Długości wybaczeniowe, parametry obliczeń. Grupy autodesign. Wejdziemy sobie do zakładki autodesign z pytajniczkiem. Możemy wejść w parametry zbrojenia. Zobaczymy, czy nam się uda to zrobić. 20 na odwinie, 23 na nas ósemki. No i program mówi nam, że niestety nie jest to możliwe. Przejdziemy sobie do zakładki wytężenia, zakładce LCD. Zobaczymy, co się dzieje w naszym słupie. Dobrze. Możemy sobie zwiększyć przekrój na 300. Założymy sobie zbrojenie 16. W
Już mamy wytężenie na poziomie 44%. Jeśli chcielibyśmy sobie zmodyfikować ten słup z jakiegoś względu, żeby wrócić zawsze do wystarczy, zredytować go na różny słup kwadratowy w rzędu przekrój 250 na 250. Wrócimy sobie do zakładki LC Design. Przeliczymy model. Przechodzimy out of design, bierzemy sobie jakieś parametry dla tego słupa. Może się to uda zrobić 12. Przeliczamy. Wchodzimy w mapkę obliczeniową. Tą mapkę możemy w bardzo prosty sposób wrócić do dokumentacji, ale to za chwilkę. Także widzimy, że wytężenie mamy 93%. Troszkę podsumowane. Może jeszcze jak w łatwy sposób. Zobaczmy na zbrojenie, które program nam zaproponował. Mamy 3-metrowy słup. Zazbrojony 4 ósemkami. Zwiększymy otulinę. Ciekawsze. Program automatycznie przeliczy mocy. Również możemy wejść w manualne otwieranie zbrojenia. Jest to bardzo wygodne. Czasami z innych względów potrzebujemy zmienić zbrojenie. Rozumiem jakieś kolizje, czy też transport elementów prefabrykowanych. W każdym razie bardzo prosto możemy zobaczyć, jak to zbrojenie będzie wyglądało w rzeczywistości. Tu mamy ekran 3D, tu mamy ekran 2D. Mogę sobie przede wszystkim też potrzebujemy sprawdzić jakiś już istniejący słup. Także pozwolę sobie usunąć całe zbliżenie. Znacznik przekroju, w którym się znajdujemy. Dobrze. Teraz zadamy sobie strzemiona. Widzę, że nie będą to szóstki. Za 100 z otuliną 30. Rysujemy sobie po obrysie oraz rozstaw pod kątem. Następnie przechodzimy do zbrojenia głównego.
Jak to będą dziesiątki. Możemy wybrać w ilu rzędach. Załóżmy, że niech rzędu będzie 2. Powiem automatycznie, jak widzimy, dociąga nam. Do punktów charakterystycznych. Następnie możemy sobie rzeczy. Wybrany kierunek oraz oczywiście długość tych pędów. I mamy już pędy zamanewrowane. Następnie zlustruję sobie. Też ważna rzecz przy lustrowaniu. Może oznaczyć gumeczkę. I przeliczamy słup. Jak widzimy, mamy teraz wytężenie na poziomie 79%. Także w ten sposób działa moduł do słupów. Mamy tutaj wszystkie dane, wyniki. Taką notkę możemy bardzo prosto sobie dodać do widoku dokumentacji. Na ostatnim webinarze i następnie wydrukować do PDF-a. Możemy to również dobrze zrobić bezpośrednio, wyliczymy jakiś jeden element, wrócić bezpośrednio z tego okna przez Ctrl-P. Teraz sobie przejdziemy do jakiejś belki może. Ponownie klikamy błyskawice Auto Design. Wybieramy jedną z belek. Przechodzimy. I już mamy wyniki kompletne dla tego elementu. Do podsumowania. Mamy na około 80% na moment. W ten sam sposób możemy sobie zedytować to zbliżenie. Nie będzie miało wielkiego wpływu. Zobaczmy, że z jakichś względów chcemy mieć więcej zbliżenia dołem. Możemy w bardzo prosty sposób skopiować sobie pętlę. Tu mamy numer 3, już lista pokazana. Klikamy OK. Dołka zostaje automatycznie przeliczona. Jak widzimy, wytężenie nam znacznie spadło. Chciałbym jeszcze pokazać Państwu bardzo przydatne narzędzie. Wróćmy do tej sytuacji, gdzie mamy ten otwór. Damy sobie w tym przypadku coś takiego jak belkę ukrytą. Wybieramy sobie element, do którego ma należeć oraz długość tej belki. Wszystko. Liczymy tę belkę, klikając ją po prostu. Teraz możemy sobie zobaczyć, jakie siły mamy w tym elemencie już pętowym. Program zbiera z siatki elementów skończonych siły oraz modeluje to już sobie jako belkę. Czy też w bardzo prosty sposób możemy przejść z elementu płytowego na pętowy. Gdy mamy jakieś ściany, gdzie chcemy przeliczyć na drożdże, słupki,
tego typu rzeczy. Możemy sobie podejrzeć. Natomiast automatycznie dlaczego geometrię z materiału z modelu 3D z elementu płytowego przeliczył, możemy zobaczyć na jakie siły. Oraz nasze podsumowanie wyników. To samo możemy zrobić oczywiście dla słupa. Mamy zastrojony słup. Widzimy, zbrojenie nie jest symetryczne, ale również możemy zadać parametr obliczeniowy, by zbrojenie było symetryczne w danym elemencie. Oczywiście nie jest to ekonomiczne rozwiązanie. Tak, i mamy 4/16 węże. Węże zostały uwzględnione. Także jak Państwo widzą, w bardzo szybki sposób możemy sobie zwymiarować poszczególne elementy z większego modelu 3D. Może jak wygląda notka. I po wydruku otrzymujemy gotową, kompletną notkę obliczeniową. Ze wszystkimi informacjami, które są nam potrzebne do stworzenia kompletnej dokumentacji projektowej. Możemy również użyć kreatora. Gdzie możemy mieć własną template, które możemy sobie dowolnie ustawiać, na których program później będzie automatycznie generował notki obliczeniowe dla całych budynków. Także mamy okno. To jest okno oczywiście w pełni edytowalne, żeby nie obracać. Jeżeli coś jednak uważam, że zrobimy lepiej. Mamy zestawienie materiałów, zestawienie obciążeń, kombinacje, wyniki dla płyt. Akurat nie przeliczaliśmy, więc co nie ma. Zbrojenie zaproponowane, jak widzimy, za 20 kg na tym to jest troszkę dużo. Belki i słupy. Oraz opis ścian, których tutaj nie ma.
dany w tym przypadku. Dobrze. W ten sposób bardzo łatwo i szybko możemy sobie przeliczyć elementy. Zobaczę, czy są jakieś pytania do Państwa. Tak, mam pytanie od jednej z osób odnośnie belki ukrytej. Czy to ma zastosowanie w momencie, gdy mamy płyty stropowe na dwóch wysokościach? Także rozumiem, że tu chodzi o jakiś strop z skokiem, czyli użycie paneli jako połączenia, a potem przejście do wymiarowania belki jako elementu trendowego. Myślę, że można tego w ten sposób użyć. Dostaniemy wtedy siły. Nie jestem pewien tylko co do momentów skręcających w BC, czy zostaną one wzięte pod uwagę. Także wrócę może z pełną odpowiedzią mailową. To na pewno jest ok w tym przypadku. Na pewno jest to dobre rozwiązanie do elementów takich, jak tutaj zaprezentowałem. Natomiast do bardziej skomplikowanych sił elementów no musimy się zastanowić tutaj jeszcze, jak z tymi siłami. Nie będzie to na pewno pełne obliczenie, jeśli chodzi o połączenia ze stropami oraz przeniesienie sił. Ale to postaram się odpowiedzieć po zasięgnięciu jeszcze konsultacji z kolegą. Dobrze, czy są jeszcze jakieś pytania? Dobrze. Jeśli nie, to z mojej strony to wszystko. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę. Zachęcamy do rejestrowania się w celu pobrania wersji trial, tak żeby sobie to już samemu na spokojnie przeklikać. Wideo z tego webinara będzie dostępne na jego zakończenie dla Państwa. Także można sobie samemu zobaczyć, jak szybko i prosto modelujemy konstrukcję programu M-Design 3D. Możemy też sprawdzić swoje przypadki, no bo wiadomo, każda osoba pracuje z troszkę jednak innymi konstrukcjami, także można sobie przetestować dokładnie to, co nas interesuje i czym zajmujemy się najczęściej. Dobrze. W takim razie dziękuję wszystkim za uwagę i zapraszam na kolejny webinar. Już niedługo.